Jakie najtrudniejsze pytanie ze wszystkich edycji Milionerów zapamiętałeś? Najtrudniejsze jest takie pytanie, na które ktoś nie zna odpowiedzi. I właśnie na tym dowcip polega, zwłaszcza w programie Milionerzy, że można trafić na pytania, które są dla kogoś innego super łatwe, a dla nas trudne, problematyczne. I to jest urok tego programu. Pytanie za milion może być bardzo łatwe dla 14-latka i bardzo trudne dla kogoś, kto siedzi na fotelu i gra o milion złotych. A sam zapamiętałeś jakieś pytanie, które zapadło ci w pamięć? Moim zdaniem pytanie o milion złotych, na które zawodnik odpowiedział, mówię o Krzysztofie, i wygrał milion złotych, moim zdaniem to było dla mnie łatwe pytanie. Może nawet nie moim zdaniem, po prostu dla mnie to było łatwe pytanie. Ja wiem, na czym gra Czesław Mozil, ale moja mama mogłaby mieć z tym problem, gdyby siedziała na miejscu Krzysztofa. Czy sam znasz odpowiedzi na pytania, które zadajesz uczestnikom wcześniej? Przepraszam, śmieję się, bo to jest jedno z najczęściej zadawanych mi pytań. Czy znam odpowiedzi na pytania, które są zadawane przeze mnie w programie Milionerzy? Znam je tak samo, jak każdy widz przed telewizorem. Na moim monitorze nie ma zaznaczonej poprawnej odpowiedzi. Nie ma też żadnej sugestii, żadnej dopowiedzi, żadnej wskazówki. A ponieważ mój monitor znajduje się 6 metrów od zawodników, którzy siedzą za moimi plecami, w związku z tym, gdybym coś miał, oni by to widzieli. Tak, ja mógłbym wtedy podpowiadać albo nie podpowiadać, ale nie jestem w takiej pozycji, dlatego że nie mam zaznaczonej poprawnej odpowiedzi wtedy, kiedy ja zadaję pytanie.